No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No i moi drodzy, udało nam się w końcu skończyć krainę władających magią, tak? Zwiedziliśmy tutaj wszystkie światy, jakie były dostępne. No i będziemy lecieć teraz do baloniarza, nie? Do tego tutaj typa, jak widzicie. Ale co ja bym chciał jeszcze wspomnieć? Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, tak? Trwa nasz ewencik styczniowa stuwa, zostały jeszcze 4 dni, a brakuje nam ciągle 10 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, to zostawcie suba. Jak się nie uda, to się nie uda, już powoli zaczynam podchodzić do tego z myślą, jednak i tak bardzo dużo subów zebraliśmy i naprawdę wam jestem wdzięczny, bo bardzo mi pomagacie tym właśnie sposobem poszerzyć działalność mojego kanału, no i ogólnie ulepszyć tę produkcję, nie? Więc teraz, tak jak mówiłem, skończyliśmy tutaj tą całą krainę władających magią. Więc dzisiaj udamy się do nowej krainy i po prostu wykonamy ją także na 100%. Zobaczymy, czy będzie jakoś zagadkowo, jak w przypadku tutaj tej na przykład groty na lewo, jak teraz mijaliśmy. Bo dzisiaj nie będziemy latać po tych światach, po prostu zobaczymy, co nas czeka w kolejnym świecie. Dobra, szybki sprint, bo tu niestety trzeba, bo ten nas lubi blokować. Tu oczywiście standardowo też główką przywalę. Więc zobaczymy, co nas będzie czekać u baloniarza. O Jezus. O baloniarzu. Spyro, udało ci się odzyskać mnóstwo smoczych jaj. Wszystkie. Dziękuję. Wszystkie odzyskałem. Wskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Więc teraz kraina twórców potworów. Okej, zobaczymy, co nas tu będzie czekać. Nie, już wszystko tutaj wykonaliśmy, możemy lecieć dalej. No jeszcze z tyłu został promień. No w sumie to jest dzisiaj nasz jedyny lot, więc tak jak standardowo podczas lotu zapraszam was do zostawienia oczywiście łapki w górę, dajcie suba, no i wpadajcie także na Facebooka. Oczywiście do wszystkiego będziecie mieli link w opisie. A my zaraz zobaczymy, czym nas przywita nowa kraina. Dość mroczno wam powiem. O! Bardzo mroczno bym powiedział. Ciekawe. Ile tu zbieramy? 300 tylko diamentów, czyli to nie jest dużo. Ale kurde. Fajny klimacik ma ta... Ma... No ta kraina, ja będę nazywał kraina, bo jednak to przez co przylatujemy, przez te portale, to są światy. Więc dobra. Ja sobie trochę chyba jednak przybliżę mikrofon. Mam nadzieję, że dźwięk jest też dobrze wzięty i ustawiony, że wszystko słychać. No i my będziemy robić tutaj tą krainę na 100%. Oczywiście wszystko dokładnie przeglądamy, żeby wykonać ją na 100%. My nie chcemy zostawiać jakiś tutaj po sobie, wiecie. No to jest woda, więc w wodzie raczej nie. Okej, tutaj nie ma nic w tym domku. Tutaj z tego co widzę też nic nie ma. Nowe jakieś mopki widzę, dość ciekawe, takie a la gobliny. Dobra. No ja ogólnie wam powiem tyle, ja nagrywam ten odcinek 5, znaczy 27, więc jeszcze zostało tak naprawdę 5 dni do końca tego naszego evenciku. I co, no ale odcinek wrzucę dnia następnego, czyli jeżeli już to oglądasz, to ogólnie odcinek był nagrywany wczoraj. Dobra. O i tu już mamy nawet pierwszego smoka i dodatkowo też mamy pierwszy świat. Tu coś jest, żebym nie pominął, tu jest tylko woda, ale w wodzie to się zabijemy. W ogóle takie klimaty, jak to się nazywa, żebym też oczywiście gafy nie strzelił. Kurde, nie wiem, zapomniałem, miałem coś powiedzieć i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nieważne teraz, teraz przywitajmy nowego smoczka Bruno. Gnieznośny gnork zmienia nasze bagno w wielkie wysypisko elektrośmieci. A kiedyś było to tak pięknie. Kiedyś na pewno. Kurde, bardzo znany dubbing, nie? Tego smoka. Bardzo mi się kojarzy skądś ten głos, ale nie pamiętam z czego. Z jakiejś bajki najprawdopodobniej. Dobra, tu już mamy pierwszego smoka odkrytego. Tu oczywiście pozdobywajmy te szafirki, diamenciory, czy jak tam się to zwie. No i dobra, no i tu tak naprawdę to jest, a tu jest kładka. Ale my jeszcze tutaj dokładnie przejdźmy ten teren i zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma. Tu byliśmy i to sprawdzaliśmy.
Tutaj za tym domkiem też nic nie było, bo nie ma nawet takiej szczeliny, żeby się przedostać. No dobra, to lecimy przez tą kładkę. Tutaj dość tajemniczy jest budynek, znaczy budynek, jakby to można było nazwać, chatka w sumie. Trochę to jest takie bagno, takie jak, nie wiem, jak wiedźmy były. O Jezus, a to jest to, wybuchające, więc... Tu lepiej... Okej, udało się wskoczyć, już myślałem, że nam się nie uda wskoczyć z powrotem. Dobra, taka odległość będzie okej, nic nam się nie stanie. Drugie się podpaliło, podpaliło się. No dobra, po tych liliach wonnych jeszcze nie chcę próbować, czy można skakać. Ale wątpię, że można było po tego wskoczyć na nie. Dobra. Uop. Mamy. Wow, ale dziku leci. Kurde, chyba nawet szybko nam to też pójdzie. Wydaje mi się, że jakoś ta mapa nie jest zbytnio też wzięta i skomplikowana. Znaczy my tu doskoczymy. To wiecie co, tu jest taki odłamek i wydaje mi się, że będzie o wiele lepiej, jak w tą stronę pójdziemy. Ale widzę, że one się od razu tylko agrują, jak tylko jesteśmy na planszy. Dobra. Jeszcze po nazwach map to ja nie sprawdzam, bo to jest bez sensu, żebym sprawdzał, nie? Okej, no tu też nic nie ma. Przelatujemy tutaj i naszego ostatniego smoczka tutaj, więc tego świata ratujemy. Z tej krainy, przepraszam. Kletus. Wspaniale cię widzieć, Spyro, ale niestety muszę lecieć. O, mamy w końcu jakiś domek otwarty. Okej, tu musimy dmuchać. Dawaj nam szafiry. A jeszcze tu jeden jest. My zaraz się udamy w tamtą stronę, tylko najpierw tutaj pozwiedzajmy, posprawdzajmy co tu jest. O, wolno, o Jezus. Ale nic nie dawał, więc taki straszak tylko miał być. Nawet wam powiem, że zadziałało. Dobra, a tu... O luju, ile tu jest tych całych szafirów. Dobra, tu też szafirki zebrane. No jeszcze nam większa połowa tego została. Ale powiem wam, że ta kraina też jest fajnie zrobiona. Ogólnie każde krainy, które zwiedzaliśmy i tam przechodziliśmy przez portale, to miały taki swój klimat. Chociaż według mnie i tak najlepsza jest muzyczka z tego świata pierwszego, nie? Hopaj! No chodź. Chodź, dziku, chodź. Okej, tam widzę, że już mamy baloniarza. Czyli w tamtym kierunku będziemy ogólnie wszystkie mapki robić. Tu są nasze szafiry. Takie luźne zwiedzanie dzisiaj. Dzisiaj odcinek, wiecie, bez spiny, bez niczego. Ważne, żeby po prostu tutaj te krainy wszystkie porobić. Znaczy ogólnie tą krainę zrobić na 100%. O, tu mamy zadyszkę, szafir. Tu jakiś portal. A dobra, nie patrzę po nazwie, bo w sumie teraz to jest to nieistotne. To chyba był motyw, że z drugiej strony do tego w ogóle podejść. A ja oczywiście naokoło poleciałem. Okej, tu zebrane. Tu co je? Tu nic nie ma. Tu niczo. No dobra, to lecimy dalej. Kurczaczek oczywiście, niech nasza ważka się naje. Okej, tam nas będą gobliny czekać. A tu nie ma jakiegoś motywu ze skakaniem? Nie, chyba nie. O, tu jest ciekawe dość, ta plansza i ogólnie. O, małża poszła. Małżie. O, i kluczyk. Czy jakiś ukryty motyw tu jeszcze będzie z kluczykiem? Dobra, to się udało zebrać. My musimy teraz na te plansze powskakiwać, co prawda. Tylko na to też musimy odpowiedni moment wyczekać. No właśnie, żeby nas nie poraziło. Okej, tam na pewno nie doskoczymy i tam pewnie nie ma też żadnego motywu, żeby tam skakiwać. Kurde, to byli chyba Aztekowie, jeżeli tego dobrze mówię. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, że to są właśnie takie styl budowy i tak dalej, takie typowe pod Azteków. Dobra, no. Walnij w tą ziemię. Okej.
tu zebrane. Oj, musimy jeszcze tutaj wskoczyć. Dobra, w sumie co to? Lecimy teraz. Cyk. Dobra, mamy już ponad połowę tych całych szafirków. O Jezus, już się bałem, że nie wskoczę. No. Chodź, chodź, chodź. Tu nigdzie na... A to jeszcze tam musimy doskoczyć, a to pewnie z któregoś z tych. A, pewnie z... Ale dobra, ale jak potem wrócić? To będzie lot w jedną stronę. Chyba, że wtedy nam się coś tam odblokuje, ale to na samym końcu już zrobimy, nie? Na razie najważniejsze jest to zebrać, co jest na wierzchu. Tam jest kluczyk, więc też to będzie pewnie ostatnia skrzynka. Tu na górę nie. Okej, ale mamy to pozbierane. Do baloniarza. No i tak musimy podejść, żeby zebrać ten Chrisa. Smoków, które nadal są uwięzione w kryształach. Już nie są, spokojnie. Przynajmniej te tutaj. Może kiedy uratujesz 50 smoków, poczuję się trochę lepiej. Spoko. Jak nie zapomnę, to będę pamiętać. Okej, okay. Musimy udać się na pewno jeszcze na tą tutaj wieżyczkę, czyli tu trochę teraz poskaczemy. Żeby to wszystko pozbierać. Mam nadzieję, że tu bez surprise'ów, co? Stąd ogólnie to startowaliśmy, jak pamiętam. No. A nawet szczerze wam powiem, nie zwróciłem uwagi jeszcze ile mi tych szafirów zostało do zebrania. O, tu mogę do góry wskoczyć. Tylko pytanie, czy nas doprowadzi tam na górę? Bo w sumie stąd byśmy doskoczyli tam. No ale stąd tak samo. A czy tam na górze coś jest? Widzę, że nie ma. Dobra. To my skaczemy stąd. Tak będziemy musieli chyba życie oddać, co? A nie, bo możemy z tej wysokości wskoczyć na te tutaj tego. Jak to się nazywa? Pnie? Pnie. Okej, okay, to lecimy teraz na te pnie, bo tu na innych nic kawałkach nie ma. Już mi się wydaje, że wszystko, co było tak na zewnątrz, zebrałem. Już osobiście dość mało mamy tych szafirów. Myślałem, że będzie tego więcej. Dobra, no i co? No i lecimy do tej skrzyneczki. Co ze skrzynki aż tyle poleci? Ile? Sporo brakuje jeszcze. No jeszcze sporo brakuje. I gdzie my tutaj niby tego nie zwiedziliśmy? Jeszcze tu jest w sumie góra. Tym wiatrem tu możemy się unieść. Tylko gdzie my się uniesiemy? Tylko na taką wysokość. Tu jest jakiś motyw, żeby przejść? No nie. U baloniarza też wszystko zebraliśmy, tak? Tu? Tu też nie ma żadnych wejść. W tych domkach na górze? Ale z tego co widzę, tutaj też nie ma tych szafirów. Kurde, powiem wam, że... Spodziewałem się, że to będzie łatwe. I mam nadzieję, że jakoś takiego, nie wiem, typowego bezbeka to ja tutaj nie strzeliłem, no bo tutaj się wydaje, że nic więcej nie ma. Tak, tu są te plansze, ale one pewnie nic z tego, z tym nie możemy zrobić. One się nie podpalą, żadnego nam wyjścia nie otworzą. Okej. Ale tam też nic nie ma. Jeszcze i tak się cofnie. O. To coś było? Nie, już mi się wydawało. O tych studniach to my po prostu się utopimy, jak tutaj wpadniemy. Ten wiatr to wiadomo nas gdzie tylko podniesie. Do baloniarza też nie ma co tam skakać. No tak wiecie, ja szukam mniej więcej punktu zaczepienia, ale wydaje mi się, że po raz kolejny będę potrzebował waszej pomocy. Szczerze, to nie jest jakoś tak dobrze wytłumaczone. Nie, ja powoli zaczynam myśleć, że te drzwi ogólnie od tych świątyń to mi się otworzą jak mapki zrobię. Tu jeszcze gdzieś wchodzę. Po konarach drzewa, ale... Nie wiem, czy ja jestem ślepy, czy to jest naprawdę takie trudne do znalezienia.
Mówię jeszcze, na spokojnie wrócimy tą trasą, którą przyszliśmy. Posprawdzamy wszystko na bokach, czy na pewno nic nie ominąłem. Ale powiem wam, że szczerze wydaje mi się, że nie. No bo tak, tu było mnie te całe... No z tyłu portala też nic nie ma. No tutaj jest też domek. Do tego domku to nawet nie ma jak się dostać. Tam na tych planszach też się nigdzie nie dostaniemy, chyba żebyśmy stąd skoczyli. No ale tam też nie widzę żadnych szafirów. W ogóle pokaż, może nam wskaże ważka. Gdzie ty to mi pokazujesz? Okej, no ważka, pokaż. No nie, ty mi nic nie pokazujesz, nie pokazujesz dół. Więc nie wiem, jaki jest motyw z tym dołem. Okej. Już wiem, jaki jest motyw z tym dołem. I to mogą być bez kitu pozostałości po tym. Dobra, skaczemy na dół. Tu nie ma i tu jest dziki szlak. O Jezus, jak widzę napis szlak, to już po prostu wiem, że ja będę miał szlak w głowie, jak to będę robił. Ale i tak brakuje. I tak brakuje jednego. No i tak brakuje jednego szafira. Czy ja bym dziś o czymś zapomniał, czy co? Dobra, ważku, pokaż mi gdzie. W tamtą stronę. No dobra. No w końcu zacząłem wykorzystywać wasze rady, nie? Gdzie polecaliście mi tak naprawdę. Abym korzystał z pomocy tej ważki, bo nigdy nie korzystałem. Okej, ty mi pokazujesz, szczerze powiedziawszy, tam. Dobra, udamy się w tamtą stronę. Tutaj, no. I co, dalej mi tam pokazujesz? No dobra, no to lecimy. Się okaże, że w ogóle w złym kierunku pobiegłem. Okej, no ale cały czas mi pokazujesz, że tutaj jakbym o czymś zapomniał. Widzę, że tu żadnego nie było. O Boże, naprawdę? Dobra, no. Więc wasz kamen nam dzisiaj pomógł. My tutaj ładnie ustawimy się do baloniarza. No i moi drodzy, ogólnie krainę już mamy skończoną. Teraz zostaną nam tylko światy. Ja jeszcze zobaczę dokładnie, ile jest tych światów. Nie pokazuję niestety. No jak sami widzicie, już mamy 55% gry. Trochę nam zajęło po czasie. Jednak kupę tych całych szafirów też już mamy zebranych. Jeszcze dużo nam zostanie oczywiście do zebrania. Każda mapka na 100%. No i moi drodzy, ja wam ogólnie bardzo dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie, że zostały jeszcze 4 dni z eventu styczniowa stuwa. I musimy się sprężyć, jeżeli faktycznie chcemy wykonać ten evencik. No ale mówię, no ja już powiem wam, że jestem tak trochę nastawiony, że jednak nie dacie rady. No i co? Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Wpadajcie na Facebooka. Ja się z wami żegnam. Nara.